Kamil Łączyński po meczu Anwil-Włocławek, King Wielki Morskie Szczecin. Kamilu, nie można tego wywiadu zacząć inaczej niż tylko od kwestii. Miło jest tworzyć historię w Włocławku? Tak, nie spodziewałem się, bo myślałem, że poprzedni mecz już zagwarantował nam przejście do historii, ale to było tylko wyrównanie rekordu. Teraz ten rekord my stworzyliśmy nowy, mam nadzieję, że będziemy go kontynuować i jeszcze zostawię ten mecz z Lublinem, mam nadzieję, że również będzie zwycięski, a potem play-offy już mamy pewne miejsce w pierwszej czwórce, także na pewno zaczniemy play-offy na własnym parkiecie, także jest jeszcze szansa, żeby ten rekord trochę podbić. Rzeczywiście taka szansa jest. Dzisiaj zwycięstwo właściwie bez dwóch zdań. Anwil prowadził przez większość spotkania. W trzeciej kwarcie odjechał bardzo podobny przebieg meczu jak do ostatniego spotkania z Polwarmeksem Kutno. Tak, myślę, że z drużyną ze Szczecina gra się o tyle trudno, że ona już pokazała w tym sezonie wielokrotnie, że pomimo tego, że przegrywała wiele wysoko w końcówce, to potrafiła dojść przeciwnika i nawet wyprzedzić. Także wiedzieliśmy, że musimy pomimo wysokiej przewagi w trzeciej kwarcie nadal trzymać koncentrację i ciągle grać na tych właściwych obrotach, tak żeby właśnie nie dać cienia wątpliwości, kto jest tego dnia lepiej dysponowany. Drużyna ze Szczecina w ostatnich 6 meczach notowała średnio 98 punktów rzuconych. Dzisiaj zatrzymaliście ekipę gości na 63. Co takiego, w cudzysłowie, magicznego jest w strefie Igora Milicicia, którą wy później realizujecie na parkiecie? To znaczy, myślę, że naszym punktem, znaczy takim znakiem firmowym jest właśnie ta obrona. Ona jest zmienna, to nie jest zawsze obrona, która, tak jak wszyscy mówią, to jest obrona strefowa. To jest trochę obrona też przygotowywana pod zagrywki przeciwnika, pod to, gdzie przeciwnik stara się znaleźć pozycję do rzutu. Wiadomo, że w drużynie ze Szczecina jest wielu strzelców, więc to zadanie mieliśmy dzisiaj utrudnione, ale myślę, że na tyle dobrze wszystko wychodziło, że udało nam się dużą przewagę zrobić w trzeciej kwarcie. Zatrzymanie przeciwnika, który, tak jak wspomniałeś, rzuca po 90 punktów na 63, to jest ogromna sztuka i te punkty stracone pokazują, że zagraliśmy na swoim poziomie w obronie. I tak jak trener nam powtarzał przed meczem, gdzieś tak w tych wszystkich statystykach ofensywnych drużyna ze Szczecina jest zdecydowanie od nas lepsza. Natomiast ten mecz wygramy obroną i my to pokazaliśmy, że zagraliśmy na tym właśnie swoim poziomie, nie daliśmy przeciwnikowi zdobyć więcej niż 70 punktów i to było kluczem. Często jest tak, że jak zespół mierzy się z drużyną, która gra bardzo dobrze w obronie, a takim zespołem niewątpliwie jest Anwil, ratuje się faulami, przerywanie kontr. Dzisiaj nawet to Szczecinanom nie pomagało, bo jak stawaliście na linii 17-17, bezbłędna celność. No tak, to chyba nasz najlepszy wynik w sezonie. No, zawsze jest fajnie się gra, jak idzie w ataku. Wtedy łatwiej się gra w obronie, jest więcej chęci i zaangażowania, chociaż nie powinno tak być, bo powinno zawsze być 100% zaangażowania. Natomiast no, gdzieś w psychice zawodnika jest, że jak idzie na jednej stronie boiska, to i na drugiej będzie łatwiej. Faktem, zagraliśmy nie najgorszej skuteczności i to myślę, że ta trzecia kwarta, którą wygraliśmy dosyć wysoko, ona ustawiła całe spotkanie. Potem w czwartej już wielokrotnie szukaliśmy wolnych pozycji do rzutu, żeby każdy z zawodników, nawet tych, co weszli w końcówce, zdobył punkty. Stąd może gorsza skuteczność nawet za trzy, ale myślę, że jest to dobry prognostyk przed tym, co się zbliża dużymi krokami. To prawda. Mieliście dwa kroki do zrobienia przed play-off. Pierwszy został właśnie zrobiony, zwycięstwo nad drużyną ze Szczecina. Drugi za moment drużyna startu Lublin. Będziecie grać i jednocześnie oczekiwać, nasłuchiwać wyniku z Radomia. No tak, no przez to, że ponieśliśmy ostatnią porażkę w Toruniu, no to gdzieś te szanse teraz na to, żeby wszystko trzymać w swoich rękach, zmalały do niemal do zera. Wiadomo, że nie spadniemy niżej niż czwarte miejsce, a żeby być wyżej niż czwarte, to musimy liczyć na innych. Mam nadzieję, że wszystko zostanie, że tak powiem, rozstrzygnięte na boisku i nie będzie żadnych wątpliwości, która drużyna w meczu z oczywiście Torunia z Radomiem, nie będzie wątpliwości, która drużyna będzie lepsza, ta będzie na drugim miejscu, a to nam, czy nam to pozwoli być na trzecim, czy na czwartym? No trudno. Przez cały sezon się gra, pracuje się na to, żeby właśnie te ostatnie mecze niekoniecznie decydowały o układzie tabeli. Tak się stało w tym przypadku. My chcemy wygrać z Lublinem, tak żeby właśnie
No gdzieś po meczu oczywiście oczekiwać się tego lepszego rezultatu, bo gra z trzeciego miejsca jest teoretycznie w późniejszym rozrachunku zdecydowanie lepsza niż gra z czwartego. Dziękuję bardzo.